Wygrana 5-1 z Siarką Tarnobrzeg. Robi wrażenie, to lider trzeciej ligi. No tak, no, mówię, no to był sparing. Teraz trzeba wszystko zrobić, żeby tą dyspozycję strzelecką utrzymać i przenieść to na ligę. No. Mówię, przed spotkaniem obawiałem się tego spotkania, bo do tej pory spotkaliśmy się z Siarką dwa razy. Dwa razy był to bardzo wyrównany i bardzo ostry mecz i dwa razy mecz zremisowany. Za trzecim razem udało nam się zdecydowanie wygrać i ta wygrana, tak szczerze mówiąc, mogła być jeszcze bardziej większa. Można powiedzieć, że drużyna jest już gotowa do rundy wiosennej? Powiedział kadrowo tak i tutaj no, tak jak ja wcześniej powiedziałem, jest duży potencjał, duży materiał, dużo tej młodzieży, każdy chce grać i do samego końca naprawdę będzie taki ból głowy, z kogo trzeba będzie zrezygnować.